Witajcie najmilsi, pora podsumować nasze testy w Barcelonie. Co prawda jazdy się jeszcze nie skończyły, bo jest jeszcze pół dnia do przejechania, ale ja zaraz mam samolot i chcę to jak najszybciej wysłać. Natomiast mówię wam, więcej już się i tak nie dowiemy poza tym, co żeśmy zobaczyli dotychczas. Naprawdę nic więcej tu nikt nie ujawni. Wszelkie wypowiedzi, jakie tutaj słyszycie, kiedy ludzie chodzą po padoku, czy nieoficjalnie, czy bardziej oficjalnie podczas wypowiedzi na konferencjach, na spotkaniach z dziennikarzami, to jest Melbourne pokaże, Melbourne się przekonamy, Melbourne zobaczymy i tak będzie w praktyce. To, co wydaje mi się, możemy sobie powiedzieć po tej drugiej turze testów, to jest to, że nie jest aż tak źle. W sensie, że o ile przerażająco wyglądał ten początek Mercedesa, szczególnie pierwszy dzień, to jak byli gotowi od razu, out of the box, jak to się tutaj mówi, o tyle pod koniec testów Mercedes pokazał pewne słabości. Jest to kwestia silnika i jego systemu olejowego. Dużo awarii. 5 silników użytych tutaj w tych testach dotychczas. Kilka ponad normę. W skrócie awarię w Williamsie i także awarię w Mercedesie. I to, że tam krok po kroku Ferrari odrabiało te straty i oni się czują znacznie pewniej niż się wydawało z początku. No po prostu Red Bull oczywiście też robi swoje, ale o tym za chwilę, o tym jaki może być układ sił i co można powiedzieć o testach powiem później. Na początku zaczniemy od tego, co tam u Roberta. Dziś jego ostatni dzień, niecały, bo dziś już miał opuścić Barcelonę. Spotkałem go wczoraj na torze, co było zupełnie przemiłe i przypadkowe. Po prostu jeździł sobie po torze i ten i oglądał, co się dzieje. Zwracam uwagę na to, że Williams sobie, że naprawdę sobie radzą, że poprawili się o wiele w porównaniu z zeszłym sezonem, więc te postępy są faktycznie widoczne. I tak generalnie wypatrywał, kto jedzie na lekko, kto się spieszy i tak po prostu oglądał konkurencję. Mówiąc w skrócie, oglądał oczywiście Alfa Romeo. Potem jeszcze był taki fajny moment, kiedy George Russell wyszedł z garażu, z kimś tam gadał i potem poszedł i spotkał Roberta zaraz, bo zaraz obok jest Alfa Romeo. Przybyli piony, pogadali się. Bardzo fajna, sympatyczna atmosfera. Fajny kontakt zresztą taki, jaki był między kierowcami też w sezonie, bo tutaj nie ma powodów Robert, żeby mieć pretensje do George'a Russella o to, co się działo. Natomiast o tym też jeszcze będziemy mówić trochę później, bo są ciekawe wypowiedzi Claire Williams. Ale wróćmy jeszcze do spraw Roberta. No dziś już kolejne punkty programu bardzo napiętego dla Roberta. Początek prac nad DTM-em, czyli pewne spotkanie, też przygotowanie do testów, które zostały przełożone. Co było zresztą do przewidzenia z Monzy, no bo teraz oczywiście we Włoszech wielki wybuch Europejskiej Centrum Koronawirusa, który de facto może w ogóle położyć pół sezonu Formuły 1, bo o tym się jeszcze tak głośno nie mówi, ale to naprawdę nie wygląda wesoło i wygląda gorzej niż mówią wam włodarze tego sportu typu Chase Carey. No i to oczywiście uderzyło też w DTM. No to było do przewidzenia, że te zostaną przeniesione z Monzy. No czy na Hockenheim? No na pewno jakiś tor niemiecki można było zgadnąć. To się okazuje, że to będzie Hockenheim. No tak, bo jest to akurat dobre miejsce, dlatego że no, Hockenheim to jest taki tor mieszany, czyli tam są i wolna sekcja, wolne zakręty i jest trochę proste i nawet szybkie łuki się, czy tam średnie łuki się znajdą za dwa. Tak więc to jest to tor taki najbardziej uniwersalny w kontekście testów, a że zima jest jaka jest, no to prawdopodobnie też i fakt, że jest bardziej na północy, aż tak bardzo tym razem nie będzie problemem. Dla ekip DTM trzymajmy kciuki za pogodę, tak żeby nagle nie przywaliło śniegiem w połowie marca. Ze spraw około Robertowych Maciek Jermakow robić wywiad dla Elevenu z Wasserem zadał pytanie, czy jest szansa dla Roberta, żeby wrócić do F1 i Wasser powiedział, że szef Alfa Romeo. Z pewnością. Na pewno jest bliżej tego celu niż 5 czy 3 lata temu, gdy nikt nie dawał mu szans. Umowa jest jednak taka, że skupiamy się na pracy i tym, co jest umówione. Czyli to, co wam mówiłem od samego początku. Jest nadzieja, naprawdę. Są takie możliwości, są opcje, ale tu i teraz mamy inne zadania. Jak dobrze wykonamy te zadanie, a póki co idzie zajebiście Robertowi, naprawdę mega dobrze. Jak je wykonamy, to wtedy te okna się otworzą. Natomiast bez jakiegoś tam, wiecie, bez jakiejś pazerności, tutaj kombinowania, to się wszystko musi samo ułożyć, znaczy samo, nie samo totalnie, z przypadku. Natomiast pewne rzeczy muszą się zadziać, pewne klocki muszą wejść na swoje miejsce dość naturalnie, bez zbijania, wiecie, puzli na siłę. Tylko one się tam muszą ułożyć i z tego jeszcze mogą być dzieci, tak? Ale na razie za wcześnie, na razie cieszmy się z tego, że no Robert jedynym kierowcą był niewyścigowym, który tutaj jeździł w testach i no cały czas patrząc na te czasy, które dzisiaj były osiągane, kiedy symulowali kwalifikacje, wiadomo, że nikt nie pokazuje wszystkiego, ale nawet w tym kontekście ciągle ten czas Roberta osiągnięty w środę był bardzo mocny, tak? Był bardzo dobrze zrobiony, bardzo dobrze pojechany, bardzo płynną zresztą jazdą, co pokazał onboard bez jakiegoś takiego. Robert też nie pojechał wszystkiego. Jechał szybko, jechał mocno, ale cały czas nie wyciągał 100% z tego, co może z samochodu. Tak więc co było, to było bardzo dobre, tak? To
wykracza poza zasłonę pod tytułem o, to tylko testy, bo to nie wiadomo, bo to nie jest tak, że te nikt nie spieszy. Są różne mody silnika, różne opony, różne ilości paliwa, ale nie jest tak, że Alfa zrobiła zamordyzm i PR, że totalnie 100% w ogóle tylko, żeby też w kółko było, to nie o to chodziło. I nie jest tak, że innym tak łatwo jest ten poziom przekroczyć, nawet w szybszych samochodach. To był naprawdę dobry czas. Odwołam się jeszcze, bo tu, i tutaj ten, na powrocie Roberta tłumaczenie się pokazało, więc się posłużę tym tłumaczeniem. Tekst Franco Nuniesa z włoskiego motorsportu, chcę się odnieść do kilku takich konkretnych cytatów. Jest to tekst bardzo, bardzo mocny, taki bardzo uderzający w sytuację między innymi jaka była w Williamsie i próbujący wyłuszczyć, że naprawdę ten, zresztą to co ja wam mówiłem od bardzo dawna i także ostatnio na temat tego, co się tutaj działo w tych testach. To jest tutaj w pigułce zawarte, bardzo mocno skoncentrowane w tym jednym tekście całe to przesłanie i dlatego chcę się do niego odwołać, mówiąc szczerze, i trochę też je skomentować. Tytuł to jest najlepszy czas, którego Formuła 1 nie może pominąć. To znaczy generalnie jest to jakiś pewien stopień naiwności w tym, bo niestety może i pominie, i pomija w pewnym sensie. Natomiast takich ciekawszych, że Robert miał oczywiście oponę C5, pusty zbiornik paliwa, silnik Ferrari w trybie ataku. No wcale nie jestem przekonany, czy to było aż tak. Z całą pewnością miał auto dobrze dostrojone do tego, żeby na dany moment, żeby pojechać szybko, chociaż na pewno nie dostrojone specjalnie do tego kółka. Nie. Nikt tam nie robił speców kwalifikacyjnych, żeby to jechać. Tam cały czas były próby różnych rzeczy, czasami kilku naraz, więc to cały czas było w obrębie bardzo ważnej pracy Roberta, kierowcy testowego. Więc to nie było aż tak, natomiast to też cienko nie było. Jego okrążenie ma symboliczne znaczenie, warte legendę F1. Warte legendy. F1 tego nie docenia, no faktycznie, też moim zdaniem. No bo w sumie to są też, te też nie można oczekiwać, natomiast w grubszym kontekście nie docenia, bo Williams zrobił ogromną szkodę w zeszłym roku. Forma Roberta Kubica nie może zostać pominięta. Może i została przez brytyjską propagandę, oczywiście, ja tego nie oglądam nawet, ale no, wy mi tam w komentarzach wspominacie i różne osoby mi mówią o tym, bo to jest dość zabawne. Są stwierdzenia typu, że nie wierzyłem, myślałem, że o brytyjskiej propagandzie jest przesadzone, ale teraz to widzę, no to brawo, gratuluję, bardzo mi miło, lepiej późno niż później. Jeszcze raz, bo nie znamy się tak długo być może, natomiast pojęcie brytyjskiej propagandy, chyba ja de facto wprowadziłem dawno temu, jeszcze na Facebooku, jeszcze zanim ptaszki ćwierkały, że Robert może wrócić i że w ogóle może być w Williamsie. Więc to nie jest tak, że ja tutaj na potrzeby, że tutaj wymyśliłem brytyjską propagandę, bo tutaj Robertowi się dzieje, żeby usprawiedliwiać i tak dalej. I tego typu chuju mówię za przeproszeniem, które czasami słychać po kątach. Nie. To jest to, co widać było potem, widać teraz, to jakby powstało o wiele wcześniej w oparciu o to, jak to wygląda po prostu tutaj. I tak jest. W padoku Formuły 1 rządzą Brytyjczycy i to płacą najwięcej pieniędzy za to. I moim zdaniem to jest tylko sprawiedliwe, natomiast ja nie mam z tym problemu, jeszcze raz, tylko trzeba przecedzać, tak, to co oni podają, znaczy informacje to jedno, są mega dobre, natomiast opinie, to już jest bardzo, bardzo, bardzo mało osób z tego kraju, które opinie są miarodajne i są wiarygodne. Jedną z tych osób jest Mark Hughes z całą pewnością, naprawdę bardzo, bardzo wąskie grono, więc po prostu tak działa i teraz brytyjska propaganda, no oczywiście musi być zaparte, bo tak, oni są najmądrzejsi na świecie, oczywiście najlepiej znają Formułę Pierwszą i zespoły i już powiedzieli bardzo dużo mądrości na temat Roberta, jaki jest słaby, jaki Williams jest wspaniały i George, jaki jest wspaniały. Więc teraz ciężko jest gładko przełknąć to, że ten czas, no to jednak wyjęty z kontekstu, ciągle jest dobry, tak? Niezależnie od tego, jakie poziomy paliwa i tak dalej, to ciągle było bardzo dobre okrążenie, więc to bagatelizują, szukają tłumaczeń i tak dalej. Tak więc to będzie trwało i to jest jeden z powodów, dla których poza tym, że dla Roberta, ale no marzy mi się, żeby Robert wsiadł do samochodu Formuły 1 znowu i pojechał w porządnym zespole, którego dobrze traktuje i żeby po prostu no, musieli dalej iść tak szukać dalszych wytłumaczyć i ciekawe, co wykombinują. Co by wykombinowali, bo to jeszcze no, tak, no, nie wiadomo, czy Robert wróci, no, ale to jest jeden z tych powodów, no bo może się okazać, no patrząc na to, co się tutaj działo, jak się czyta czasy, to wygląda na to, że no, George ma absolutnie gdzieś fenomenalnie niewiarygodny talent, bo jest szybszy, nie też jest szybszy od Kubicy, to w związku z tym, co się tutaj dzieje po porównaniu czasów, to jest też szybszy o sekundę Raikkonena i Giovinazziego, czyli już trzech kierowców rozkłada na łopatki w kwalifikacjach. Aż strach się bać, nie? Co to w ogóle, powinni go już brać od razu George'a, od razu wyrzucić w połowie sezonu Bottasa i wziąć, tylko się boją, że pewnie że rozjedzie Hamiltona, no bo jeżeli ma sekundę, tak, nad Robertem, co przyklepała większość fachów z UK, a także nie jeden fach od nas, no to kurde. No to teraz ewidentnie widać po tym, ja mówię nie po stoperze, tylko po tym, co się dzieje wewnątrz zespołu, po kalkulacjach zespołu, gwarantuję wam, że widać, że George też jest minimum o sekundę szybszy od Kimiego i od Tonio.
Niewiarygodny talent. Nie chcę teraz uderzać George'a, bo jest, ja uważam, że jest świetnym kierowcą, tak, że to jest faktycznie bardzo duży talent, natomiast to co z tego zrobiły nasze przyjaciele z UK, począwszy od zespołu, a skończywszy na mediach, które są najbardziej opiniotwórcze, to jest zakrawa pomsta do nieba, a ja po pierwszych kwalifikacjach wam mówiłem i zwracam uwagę, że owszem, George może mieć przewagę na Robertem, może być szybszy, ale nie aż o tyle, że to jest po prostu ktoś, kto się zna na wyścigach, bo nie może tego zaakceptować. Ale okej. Okay. Ważne stwierdzenie w tym tekście na Motorsporcie. Znalezienie tempa zajęło mu zaledwie pół dnia. Słusznie. Myślę, że nawet mniej trochę. Formuła 1 nie może zapomnieć tego dnia, nie można zredukować tego do epizodu. Może zapomnieć, zredukuje to do epizodu, ale Robert będzie robił swoje po prostu. I miejmy nadzieję tak, że Alfa Romeo będzie robiła swoje i wtedy to dalej będzie się dalej będzie się przewijało. Jeden z przedstawicieli doceniał fakt, że Kubica wiedział, jak zarządzać miękkimi oponami w pierwszym sektorze, by nadal mieć dobrą przyczepność w trzecim. U innych w ostatniej sekcji opony były już skończone. Co w ogóle za w tej Alfie Romeo się nie znają w ogóle, bo u nas jeden fachowiec patrząc na telewizor wysnuł, udowodnił patrząc na statystyki telewizorowe, że Kubica no, opon nie czuje. Nie? Co prawda kierowca, który zawsze świetnie czuł opony, nagle przestał czuć. No i tutaj w związku z tym i ten Włoch w ogóle, co oni wiedzą o tej Formule pierwszej i Alfa Romeo? Niepotrzebnie na nią jeżdżą. W telewizorze jest wszystko jest oczywiste. Ogólnie się bardzo fajne stwierdzenie. To również prawdopodobnie wynagradza Kubicy ubiegłoroczny sezon, w którym został upokorzony przez najgorszego Williamsa w historii. Musiał walczyć o przedostatnie miejsce w tabeli z George'em Russellem, młodym człowiekiem, któremu nie wystarczyło talentu, by pokonać w tabeli kierowcę jeżdżącego jedną ręką. Twarde, ale szczerze mówiąc, no ten punkt powinien był zrobić George, bo miał zawsze szybszy samochód, miał zawsze większe wsparcie zespołu i do tego jeszcze w tym wyścigu jechał przed Robertem. Dopóki nie popełnił błędu i Robert go nie wyprzedził. Dlatego od razu mówiłem, że to jest sprawiedliwość dziejowa, kiedy od razu to komentowałem, ten punkt. Bo mimo wszystko, ostatecznie w tym jednym punkcie wyszło, że kto na tym etapie był lepszym i jest moim zdaniem lepszym kierowcą, przynajmniej w trybie wyścigowym. W kwalifikacyjnym, no cały czas trudno stwierdzić, kto by wygrał, gdyby to było robione fair, kto by wygrał to porównanie. Przypuszczam ciągle, że George z tego względu, że Roberta po prostu miał długą przerwę bardzo w startach, w wyścigach, tak? I to po prostu, to gdzieś musi boleć, tak? To gdzieś musi ciążyć. Chociaż Robert jest i tak wyjątkowy i zawsze no, szybko nadrabia. Natomiast no, powiedzmy, że z tego można wyciągnąć te różnice czasów, które powinien mieć przewagi George'a w większej liczbie kwalifikacji. Natomiast z całą pewnością 21.0 absolutnie nie oddawało tego układu sił. Natomiast to, co Robert robił w wyścigach i to, że zdobył punkt zamiast George'a, akurat pokazał dużo. Czyli George'a, który tak, zabrakło mu talentu, bo żeby pokonać te punkty kierowcy jedną ręką i który potrzebował całej pomocy, w cudzysłowie, zespołu, by pokazać Toto Wolffowi, że nie namaścił niewłaściwego człowieka. To jest też coś, co nam sygnalizowałem od dawna, żeby było. Ja tego człowieka nie znam w ogóle. Nie wiem, czyśmy chyba nigdy nie rozmawiali, albo jeżeli znam, to go tylko z widzenia. Więc ja nie wiem, kto to jest, my nie dyskutujemy, my nie konsultujemy naszych poglądów na temat Formuły 1 i tak dalej. Jakby patrzymy z dwóch zupełnie innych miejsc na to samo zagadnienie. Dziś Kubica udowodnił, że jest niezniszczalnym kierowcą mimo jego ograniczeń. Podoba mi się, bo to jest fajne stwierdzenie i jakby pasuje do tytułu książki, którą żeśmy z Aldoną popełnili na temat Roberta. Tak, niezniszczalny to jest słowo, które mi się wydaje dość dobrze trafia w historii Roberta i znowu jakby wychodzi na wierzch. Tego dnia F1 nie może za szybko zapomnieć. Kubica nie jest Nikitą Mazepinem, który był najszybszy w mistrzowskim Mercedesie podczas testów w Hiszpanii. Dodam jeszcze, że był ten... George też był najszybszy w Mercedesie. Nic mu nie mówiąc akurat. Do George'a nie pije. Natomiast Mazepin... No wiecie, tutaj jakby kładzie w perspektywie tamtejsze wnioski. Nie moje oczywiście. Był najszybszy Alfa Romeo, która będzie walczyła w drugiej połowie stawki. Tak będzie niestety. Dziękuję, Robert, ponieważ widać, że F1 nie jest stworzona jedynie ze śrub i systemów DAS, ale również z ludzi. I to jest fenomen. Super fajne podsumowanie w tych ciężkich czasach, już mniej romantycznych. Ja tylko się tak zastanawiam, bo też słyszałem, że jest polski fan Williamsa. W sumie nie dziwię się, bo to historyczna ekipa, który był oburzony jakimiś moimi ostatnimi stwierdzeniami. To myślę, że teraz powinni zacząć wysyłać jakby listy z pogróżkami do tego pana.
Ciężko jest być polskim fanem Williamsa, teraz trochę współczuję, mówiąc szczerze, bo po tym, co się stało z tym zespołem i po tym, co zrobili Robertowi, a to było, kurde, naprawdę jazda po krawędzi. Jeszcze raz podkreślam, że nigdy nie słyszałem, żeby Roberta miał różne ciężkie czasy w Formule 1, naprawdę, i wcześniej w seriach juniorskich, żeby tak często, konsekwentnie pił ciągle w rozmowach do tego, co się działo w poprzedniej ekipie. Nie, jeszcze mi się to nie zdarzyło. Więc wyobraźcie sobie, co tam się działo, więc teraz no, trzeba mieć dużo samozaparcia i dużo sobie rzeczy wmawiać i tworzyć rzeczywistości alternatywne, żeby no, ciągle czuć pociąg do tego zespołu po tym, co się działo. Natomiast właśnie, Claire, skoro zbudziłam się, została zapytana na konferencji, czy nie brakuje zespołowi doświadczenia Roberta Kubicy. No, ja od razu powiem, nie brakuje, bo nigdy z niego nie chcieli skorzystać za bardzo. A szczególnie kiedy Smedley odszedł, kiedy odeszło naprawdę dużo osób takich bardzo dobrych, wszyscy pospieprzali zespołu, co następnego roku Claire mówiła, że najważniejsze, że siłę zespołu pokazuje to, że nikt nie odszedł, a ludzie odchodzili dziesiątkami. No tak, no, nie brakuje doświadczenia kierowcy, którego doświadczenie było problemem. Nie, jestem bardzo zadowolona z tegorocznego składu. Nicolas wykonuje fantastyczną robotę. Niestety stracił sporo swojego czasu jazd z powodu problemów z silnikiem, które wypadły w dniach, w których był w aucie. Chociaż Latifi mówił, był zadowolony, mówił, że jest gotowy do sezonu. Jest to jego pierwszy sezon, ale bo trochę starszy niż inni debiutanci. No tak, 26 lat. Ma wielkie doświadczenie z serii juniorskich i wszystko, co widziałem, co pokazał jako nasz kierowca rezerwowy, pokazało, że w pełni zdolny do tego, aby zająć miejsce wyścigowe. Z całą pewnością do tego jeszcze jest w zasadzie sponsorem, jakby z połowy budżetu wnosi. George może być młody, ale każdy, kto go zna, wie, że jest niewiarygodnie dojrzały. No to prawda. Bardziej niż wskazuje na to jego wiek. Dlatego jestem bardzo zadowolona z naszego składu. W testach dotąd wykonali fantastyczną pracę. Są bardzo świadomi samochodu. Nie mogę się doczekać pracy z nimi w tym roku. No mi się wydaje, że akurat szczególnie kierowca taki jak George jest tak zdolny, że faktycznie powinien mieć... No, można się na nim oprzeć, jeśli chodzi o rozwój samochodu, a ile Latifi powie, co mu nie pasuje, co mu będzie pasowało. Natomiast, no jednak, Robert, tak, w samochodzie to jest skarb. Ktoś tam sugerował, nie jedna osoba, żeby poprosić Claire o skomentowanie czasu Roberta ze środy. To jest bez sensu, bo i tak będzie, pójdzie... Tak. Bo najprostsza odpowiedź to tylko testy i tak dalej, nie widzimy, a wiecie, Claire ma tyle ciekawych historii do opowiedzenia, zresztą powtarzanych potem przez... naszych propagandystów, że po prostu nie ma sensu, tak? To realnie nie ma sensu. I mówiła o Netflixie, bo tam jest odcinek poświęcony Williamsowi, jeśli dobrze rozumiem. Nie chcę psuć niespodzianki, ale epizod jest zahaczony na testach 2019 i myślę, że pozwala nam jako zespołowi powiedzieć wersję wydarzeń, której nie, być może nie mielibyśmy okazji pokazać innym ludziom. I to jest takie, wiecie, no wow... Miło mi, że tak to ujmuję, nie wiem, czy się nie złapała, że my, wersja wydarzeń i tak dalej, pokazać inną ekipą, no to wersja wydarzeń nie wiąże się z pokazaniem prawdy, tylko z pokazaniem własnej wersji wydarzeń. Zresztą absolutnie tego możemy się spodziewać, także z całą pewnością nie zobaczymy, jaka była prawda. Pokazała nam naprawdę pokazać krew i pot i łzy i ból, jaki odczuwamy w całej tej sytuacji za kulisami. Ludzie czasami widzą tylko sytuację i dobrze i prawdziwie nie rozumieją jej i podejmują osądy. Mam nadzieję, że nasz epizod naprawdę pokaże prawdę tego w tym, co się działo za kulisami. I jak to było dla nas bolesne. Bolesne było z całą pewnością, chociaż może nie tak bardzo dla pani. Nie, moi mili, prawdy tam nie zobaczycie. Okej, zespół po zespole przechodzimy, jeśli chodzi o testy. No mówię, jeszcze jest jedna sesja do przejechania, ale naprawdę, co by się nie stało, nawet jak Williams pobije wszystkie dwie, jakby pobił wszystkie dwie sekundy, to może przesadzam, ale generalnie to się nie wydarzy. Nie, żadnego wielkiego cudu nie będzie. Teraz, na teraz stan jest taki, że Ricardo najszybszy, niecałą dychę przed Leclerciem, który jechał wiele wcześniej. I potem Hamilton dycha i za 134 tysięczne i potem Perez też znowu Racing Point wysoko, potem Sainz, potem Russell, o 60 sekundy. No tak wyglądają te symulacje kwalifikacji. Albon Mita 17800, czy on wypadł z toru, jak jechał na miękkich oponach? Albon, no niestety Albon tutaj, no nie wiem, moim zdaniem może się mylę, ale szału z tego nie będzie, moim zdaniem. Już mówię, już tak jak powiedziałem na początku, więcej nie zobaczymy, natomiast jeśli chodzi o te oceny sił i tak dalej, cytat z Bottas jest bardzo ciekawy. To dziwna gra, jaką w tym sporcie czasami widzimy, tak? Pod względem tego, jak dużo pokazujesz, jak dużo prędkości pokazujesz w testach.
Tylko zespoły wiedzą, jaka jest ich prawdziwa forma. One mogą kalkulować, mogą wszystko do siebie dodać, jeśli chodzi o prędkość, jaki czas okrążenia w teorii mogłyby zrobić. A my możemy tylko zgadywać, co robią inne zespoły i jak duże jeszcze mają w kieszeni osiągów. Tak? I to jest, wydaje mi się, kluczowe. I to się Perkwa z tym winowie tak realistycznie. Kimi to powiedział od razu, jeszcze przed testami, zdaje się, że tak, że zawsze jest to roku ta sama, ale ci, co są najszybsi w zimowych testach, nie zdobywają mistrzostw. Zazwyczaj tak jest. I tutaj Bota znowu to porwa, więc to nam nakłada pewnego rodzaju taki filtr. Faktycznie, o ile po zeszłym tygodniu wydawało się, że Mercedes to zamieci i w ogóle wszyscy byli to załamani, teraz naprawdę wrócimy nadzieję. Wydaje się, że Mercedes, jeśli ma przewagę, to ona wcale nie jest aż taka duża. I co więcej, Mercedes ma problemy. Problemy z silnikiem, ze smarowaniem silnika konkretnie. Ponoć te jeszcze wyśrubowane normy przewalczone przez Red Bulla i Hondę, ale ponoć też z poparciem Mercedesa, niby że przeciwko Ferrari, o spalanie oleju i tak. Ponoć te przepisy teraz w tej konfiguracji silnika przeszkadzają Mercedesowi i teraz albo będą mieli poważny problem i będą musieli skręcać silniki długo, albo rozwiążą to w tydzień i w Australii się okaże, że nie mają tej słabości, ale ta słabość jest potrzebna, biorąc pod uwagę, jak doskonale prowadzi się ich auto, jaki mają balans. Tak czy inaczej byli super pewni siebie po pierwszych jazdach, po drugich nie ma bidy, tak? Nie ma tutaj paniki, nie licząc silnika, ale inni pokazali coraz więcej. Ferrari wraca pewność siebie, krok po kroku coraz szybsi i tę pewność siebie było widać w Vettelu. Kiedy wymówił słowa takie, że Mercedes jest z przodu i że nie jesteśmy tak szybcy, jakbyśmy chcieli, to jednak jego postawa, jego mina mówiła, że jakoś tym nie martwi. A tutaj się coraz więcej mówi, że Ferrari ściemnia, także bardzo dużo ukrywają, że przede wszystkim ukrywają prędkości na prostych. Poprawili się mocno i w dobrym kierunku, to z całą pewnością. No mówi, że więcej docisków w zakrętach, że poprawili trzeci sektor, ale pracowali nad odzyskaniem prędkości maksymalnych. Pytany przez RTL, kto jest faworytem, powiedział: mam nadzieję, że to my, ale za wcześnie, aby to mówić. W tym momencie to Mercedes. No te sygnały nie są dla nas idealne. Ale na konferencji wielokrotnie podkreślał, że sezon się jeszcze nie zaczął, że dopiero zobaczymy. I no, ja wam mówię, że Ferrari nie boję, że jest lepsze od Mercedesa, ale na pewno nie jest z nimi tak źle, jak było w poprzednim tygodniu. Raczej nie. Wolf to ciekawie wiem. Widać, że co robi Ferrari w porównaniu z Alfa Romeo i Haasem. Ferrari, prędkości maksymalne Ferrari są dalekie od tego, co obecnie pokazują. Prawdopodobnie mogą zyskać jeszcze jedną sekundę. Wyobraźcie sobie, że oceniasz, że nawet sekundę może Ferrari zyskać na prędkościach maksymalnych i może mieć rację. Ciekawe, ile Mercedes może zyskać na swoich zmianach. Najważniejsze jest to, aby starać się zgadnąć, na czym wszyscy stoją. Nie wiemy, jakie są poziomy paliwa, więc nie możemy zbyt dużo powiedzieć o czasów okrążenia. Moi mili, widać fizycznie, znaczy nie co do kilograma, ale jak ktoś ma dobre oko, to widzi fizycznie, czy samochód jest cięższy, czy lżejszy. To po prostu no widać, bo zmienia się jego dynamika, jego ruchu. I inaczej się prowadzi kierowca, inaczej jeździ w zakrętach. To po prostu plus jeszcze jak mamy high rake, to się podnosi auto, jest wysoki. Więc nie można tego skalkulować dokładnie, ale oni mają bardzo, gwarantuję wam, że o wiele lepiej wiedzą, kto ile mniej więcej ma paliwa na jakim przejeździe, niż chcą powiedzieć, niż nam się zdaje. Tam są inne trochę niewiadome. Red Bull. Tu też lepiej. Chociaż obaj kierowcy mieli spiny i to nie jeden. Wczoraj Max powiedział, że ten, że po prostu nie zauważył jakiejś mokrej ścieżki po mokrym poranku i że go obróciło. Wszystkie samochody są teraz bardziej wrażliwe na wiatr, no bo to musi być, no bo mają najlepsze dociski aerodynamiczne w historii, więc im więcej tej aerodynamiki, tym więcej po prostu problemów, tym większa wrażliwość na to, jak się zmienia wiatr. Stąd też było wczoraj dużo spinów, kiedy ten wiatr był duży i zmienny. Być może Red Bull ma najlepsze aero znowu i stąd jego większa wrażliwość. Natomiast co ciekawe, Helmut Marko wycenił stratę Red Bulla na 0,2 sekundy. A czyż Max nie chciał 0,2 sekundy? Mówił, że ten, że to tyle daje im DAS, bo auto nie jest podsterowne w zakrętach. Dzisiaj Aldona była w garażu Mercedesa i opowiada, napisało u siebie na Facebooku zresztą te story, jak tam zjeżdża Lewis na chwilę i jest rozmowa przez radio z zespołem na temat tego, co robić i jak sprawić, żeby opony były dogrzane, żeby DASa używał i tak dalej. Bardzo fajnie. Więc wydaje mi się, że znowu ta wielka trójka będzie bardzo blisko siebie, to się będzie zmieniało z toru na tor. I tu będzie rywalizacja i być może w tym roku się to skończy jakoś inaczej. Już nie ma takiej załamki jak po pierwszej serii testów. Mercedes może mieć przewagę, prawdopodobnie ją ma, chociaż z tym silnikiem, i właśnie ten silnik to jest duży znak zapytania, ale nie tak dużo, jak się zdawało po pierwszej serii jazd. Druga grupa to są te zespoły, które będą moim zdaniem okazjonalnie będą mogły naciskać tak po jednym samochodzie z Red Bulla, czy z Albon oczywiście, czy z Ferrari, być może Seba. I być może kogoś z Mercedesa.
Ale tego jeszcze nie wiemy. McLaren oczywiście jest w tej grupie i są na dobrej drodze, żeby utrzymać to czwarte miejsce, ale sądzę, że konkurencja będzie większa, szczególnie ze strony czarnego konia, czy tam różowego konia, o którym zaraz powiemy. No ale Norris mówił ciekawie, że z jednej strony auto się poprawiło, że jest lepsze i tak dalej, ale z drugiej strony pod każdym względem jest gorsze od Mercedesa, więc można było lepiej. Ale też i zespół od początku zakładał, że nie będzie ścigał Mercedesa w tym roku, że to jest plan długoletni. To Andreas Seidel, tak wyśmienity specjalista, wyśmienity szef, to sygnalizował. Renault oczywiście jest w tej grupie, musi być, dlatego że jest teamem fabrycznym, ale w Renault to pewnego jakby sufitu nie przeskoczą, jak nie zmienią szefów, tak jak Cyril Abitbol i Alain Prost nie będą mieli nic do powiedzenia w tej ekipie, a znajdzie się ktoś naprawdę coś na miarę Seidla, to wtedy będzie zrobią się groźni, póki to nie nastąpi, to raczej nie. Natomiast no tutaj na górze ich wcale musi być stawanie na podium, bo inaczej będzie naprawdę wiocha, za przeproszeniem, no sorry, ale to jest team fabryczny do cholery jasnej. Z całkiem porządnym budżetem i ich obowiązkiem. Natomiast Renault fajnie wygląda na to, że zwinnie. Widziałem, jak Dany jeździł i wczoraj i trzeba powiedzieć, że jest to auto ten. Myślę, że w ogóle stawka się zbija. Alfa Tauri, czyli naprawdę mocny klon Red Bulla z tym samym silnikiem oczywiście, no i tam dwaj bardzo szybcy kierowcy, no ale no, Gasly pokazał w zeszłym roku słabość pewną w Red Bullu, jak wrócił do Toro Rosso, to już wszystko, znaczy do Alfa Tauri teraz to wszystko bardzo dobrze, ale no jest ten znak zapytania, tak, no bo w Red Bullu było jak było, no i oczywiście Kwiat, który jest bardzo szybki, ale jest torpedą i tam zawsze może coś wymodzić, więc nie jest to jakiś optymalny skład. Racing Point, czarny koń, czyli kopia Mercedesa. No i tam niby starają się to tam przyciszać, ale jest ryzyko, że będą się wbijali pierwsze trzy rzędy w kwalifikacjach. Po prostu i w wyścigach, że będą podgryzali. No zespołu czołówki, Binotto powiedział, myślę, że z pewnością są bardzo blisko nas. Myślę, że to nie jest zaskakujące, jeśli zobaczycie na kształt tego samochodu, ale tak, oni są mocni. A jestem przekonany, że Ferrari jako zespół jest wystarczająco mocny, aby od teraz się rozwinąć, czyli mówią, że w tym punkcie nie jest aż tak dobrze, aby mieć pewność, że jesteśmy wystarczająco mocni, żeby nam nie grozili. No i ta trzecia grupa, której moim zdaniem, no mam nadzieję, że się mylę, ale jest Alfa Romeo, bo to na logika, no Alfa Romeo nie ma szans za bardzo walczyć z klonami Mercedesa i Red Bulla, tak mi się wydaje, no plus McLaren, ta Renault team fabryczny, McLaren bardzo mocny zespół, no plus oczywiście Red Bull, to wszystko na co teoretycznie Alfa może, no nie wiem, może uda się Alfa Tauri, ale wszystko na co może mieć Alfa nadzieję, to moim zdaniem na tym etapie, czas pokaże, to jest siódme miejsce w klasyfikacji konstruktorów. No i oczywiście to, że będą punkty, że być może się udało do Q1 wskoczyć kilka razy tu i tam w odpowiednich okazjach, bo stawka będzie zbita, jak się wydaje, o wiele bardziej, więc tutaj różne okoliczności, różna pogoda, różne konfiguracje torów. Z opanami chyba już nie będzie takich problemów jak rok temu, bo już są co prawda tak samo gówniane, ale już wszyscy je znają. Więc, no ale cały czas, no liczmy, że będą przynajmniej takie ruchy, no że tak mniej więcej będzie prawdopodobnie wyglądał, tak sądzę. Czas pokaże. Kręgosłup, ten układ sił stawca, ale że to będzie bardziej takie płynne i ruchliwe. No w każdym razie były to naprawdę dla nich dobre testy, robi fajne postępy w trakcie jazdy, idą w dobrym kierunku, mają już zajebistego kierowcę rozwojowego i testowego, mówię to serio, który im bardzo pomoże ominąć pewne rzeczy budżetowe na przykład, poprzez jakąś intuicję i rozkminkę jednego faceta w połączeniu ze sztabem no, ciągle świetnych inżynierów tej ekipy, więc tutaj jest ich duża siła, natomiast generalnie no skład, no to tak jak mówię, no Kimi nie jest w swojej najlepszej formie, co już wiadomo od dawna. Adziowi no nie za bardzo pokazuje, że może Kimiego tak z tego punktu, jak ten młody talent Akademii Ferrari powinien rozjechać Kimiego, no mniej więcej tak jak Leclerc rozjechał Vettela. I to nie nastąpiło, więc no to będzie jakiś rok taki, no moim zdaniem tak Alfa, no dobrze dla Roberta w skrócie, ale Alfa nie ma optymalnych składów i ja wierzę, bo to jest moja opinia, że w swoich przejazdach w tym roku Robert ich tylko utwierdzi, a już to widzą, że można jechać lepiej, tak? Że można jechać bardziej regularnie, że można to, że można dowozić więcej punktów, to już pokazał w zeszłym roku, jeżdżąc tym szturlem pieprzonym. Ale że jeszcze to, co już widać teraz, że w kwalifikacjach to, co pokazał w zeszły sezon, to to była... To nie była prawda po prostu, tak? To było wyreżyserowane. Więc no, dlatego mówię, że krok po kroku, jazda po jeździe, test po teście, symulacja po symulacji i wierzę, że znowu będziemy w grze. Czas pokaże.
I tak, dalej Haas. Magnussen był nawet całkiem zrelaksowany podczas spotkania wczoraj i siedział sobie tak tutaj z dziarą. I mówił, a czas, że to w Australii zobaczymy wszystko i że zobaczymy i zobaczymy i zobaczymy. No zobaczymy, ale moim zdaniem Haas jest jedną z tych ekip, które są skazane na ostatnią trójkę. I podobnie Williams oczywiście, który jest znacznie lepszy i który zyskał to uznanie Roberta, że się znacznie poprawili, ale wciąż nie rozwiązali wszelkich problemów, o czym mówił Latifi. No i jakby mają jak najwięcej, mają więcej do odrobienia. Więc to są kandydaci na koniec stawki. No więc jeszcze raz, na podsumowanie. Wygląda, że to lepiej niż tydzień temu. Mercedes nie jest aż tak bardzo mocny, ale w czołówce znów będzie ciasno, tak się wydaje. Najważniejsze, czy ten sezon się zacznie, tak? No bo Grand Prix Chin już przełożone, czyli odwołane. Grand Prix, teraz Chase Carey mówi, że Wietnam się z jego zdaniem się odbędzie. Nie wierzcie w ani jedno słowo, bo to jest teraz gra, moi mili. Chodzi o to, żeby o to, kto, ten to, kto odwoła organizację wyścigu, ten płaci. Mniej więcej tak to wygląda w skrócie. A chodzi o to, że wszystkie wyścigi odwołane czy przełożone, no to przecież oni płacą co roku dużo pieniędzy, dziesiątki milionów dolarów do kasy FOM-u, czyli też do kasy ekip za to, żeby jeździć. No i teraz, jak event się nie odbywa, to czyja to wina? Czy coś mają oddać te pieniądze FOM, czy jak to wygląda, jak to rozwiązać? To są bardzo ważne sprawy, więc a z całą pewnością jak FOM powie, że my nie przyjeżdżamy, że odwołujemy, no to wtedy no to Tor mówi, no zaraz, zaraz, przecież my jesteśmy gotowi, wy nie przyjeżdżacie. Dziękujemy, do widzenia. To jest ta gra, taka ta gra się teraz toczy. Natomiast no, ostatecznie to się rozegra jakieś rzeczy trywialne, typu ubezpieczalnie. Ubezpieczalnie mówi, sorry moi mini, ale nie ubezpieczymy wam pracowników na ten wyjazd. Dziękujemy, do widzenia. Pracownicy nie mogą być nieubezpieczeni, bo zdaje się, że prawo w wielu krajach tego zabrania. I tyle. I to po temacie. Nie ma wyścigu, tak więc wcale się nie zdziwię, jak się nie odbędzie Grand Prix Australii, albo Grand Prix Bahrainu, albo oba te wyścigi, albo jak sezon się zacznie, nie wiem, w Baku, albo jak się zacznie w Holandii. W tych dzisiejszych czasach nie wiadomo, co się stanie. Wszystko będzie zapadało na tych wyższych kręgach, oczywiście politycznych i kręgach władzy, nie Formuły 1, więc... Póki co miejmy po prostu nadzieję, że sezon ruszy, bo wcale nie jest to tak, że ruszy zgodnie z planem, bo wcale nie jest to takie pewne, wcale nie jest to powiedziane. Dobra, najmniejsi, muszę się zawijać, jeszcze szybko zjem lunch w Pirelli i zamiatam na lotnisko, jeszcze to będę uploadował i co, jesteś w kontakcie, tak? Mam nadzieję, że jeszcze wpadniecie. Dzięki wielkie, do zobaczenia.